Już po raz trzeci odbył się dog trekking wokół jeziora Malina w Opolu. Na uczestników czekały liczne atrakcje. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Opolu. Izabela Zapisek. Małe, duże, rasowe i kundelki, psy każdej maści wzięły udział w porannym dog trekkingu. Na mecie na wszystkich czekał pamiątkowy medal. Dla niego trochę powolnie, bo to pies myśliwski, lubi pobiegać, ale jak na rozgrzewkę dzisiaj jest okej. Super, i jeszcze dopytam, to pierwsza tego typu impreza? Tak, jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno będziemy korzystać. Jeżeli to będzie się powtarzało, to bardzo chętnie weźmiemy jeszcze udział. Dog trekking to nic innego jak trekking z psem na smyczy. Może odbywać się w formie marszu, jak i lekkiego joggingu. Wszystko zależy od kondycji właściciela i czworonoga. Fajna impreza, bardzo ciekawa, także ja jestem zadowolony. Pies lubi biegać, jak to taka rasa jest. Także teraz trochę szaleje, no bo już odpoczął. By chciał dalej biegać. Celem imprezy jest przede wszystkim rekreacja. Jest to bieg rodzinny, bez mierzenia czasu, by każdy mógł dotrzeć do mety w miarę swoich możliwości, jak i pupila. Zasady są takie, że startujemy tutaj przy Wiacie Malinowej. 2,5 km obowiązkowe dla każdego. Dla chętnych 5 km do przejścia, czyli dwie pętle wokół jeziora Malina. Pogoda dopisała tak samo jak humory czworonogów. Atmosfera jest super, organizacja super, psy super przede wszystkim, tak? Bo to o to tutaj w tym wszystkim chodzi, więc no, takich imprez jak najwięcej. W tegorocznym dog trekkingu wzięło udział 100 drużyn. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo fajnie, naprawdę, na pewno skorzystamy za rok. Tak, przyjdziemy za rok, z większą ekipą już. Większą ilością psów. Tak. Organizatorzy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku impreza także się odbędzie, prawdopodobnie w rozszerzonej formule. Izabela Zapisek, Kurier Polski. Dziękujemy bardzo, zapraszamy za rok. Za rok na pewno też zrobimy ten trekking.